Fire. Ogień. Okay. They tried to teach it. Sława Bogu? Chwała. Chwała. Sława Bogu. Może być sława Bogu. How do you say it? Look at me. Chwała. No, how do you say it in your language? Sława Bogu. How do you say that? Chwała. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Yes, yes. Great. Chwała Bogu. Yes, yes. Second part is identical. Second part is identical. Fawa Bogo. Yes. Fawa. 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 Yes. Fawa. Yes. Fawa Bogo. Fawa Bogo. Yes. All right. Okay. First thing first. Najpierw to, co najważniejsze. I bless your land. Błogosławię waszą ziemię. I'm not here to rebuke you. Nie jestem tutaj, żeby was napominać. But that will happen. Choć to się też zdarzy. I bless your land. Ale błogosławię waszą ziemię. In the name of Jesus. W imię Jezusa Chrystusa. Stand up. Wstańcie. Wstańcie? Wstańcie. Yes. Let's make a couple of declarations. Także uczynimy kilka deklaracji. And then I'll introduce myself. A potem się przedstawię. Say this with me, Jesus. Powiedzcie razem ze mną, Jezu. I love you. Kocham cię. Jesus. Jezu. I need you. Potrzebuję cię. Jesus. Jezu. Bless this land. Pobłogosław tę ziemię. Jesus. Jezu. Touch this land. Dotknij tej ziemi. Jesus. Jezu. Send the presence of God. Zeszlij obecność Bożą. Jesus. Jezu. Send healing to the land. Zeszlij uzdrowienie dla tej ziemi. Jesus. Jezu. Send prosperity to the land. Zeszlij dobrobyt dla tej ziemi. Jesus. Jezu. Send mercy to the land. Zeszlij miłosierdzie dla tej ziemi. Jesus. Jezu. I love you. Kocham cię. Jesus. Jezu. I love you. Kocham cię. Say it again. Kocham cię. Kocham cię. Yes. Jesus. Jezu. Kocham cię. Kocham cię. Yes. Okay, have a seat. Dobrze, możecie usiąść już teraz. Jezu, kocham cię. Jezu, kocham cię, to prawda. I love you, Jesus. Kocham cię, Jezu. Roshaka baba. I was born in the United States of America. Urodziłem się w Stanach Zjednoczonych Ameryki. If you don't like them, I don't care. If you do, I don't care. Wszystko, nic mnie nie obchodzi, czy lubicie Stany, czy nie. Jesus is king. Bo Jezus jest królem. Shakaba. I'm an eighth generation preacher. Jestem z rodziny, gdzie jest 8 pokoleń kaznodziejów. Eight generations. 8 pokoleń. Preaching the gospel. Które głoszą Ewangelię. Some of my peoples came from Europe. Niektórzy z moich przodków, z mojej rodziny pochodzili z Europy. Not far from here. Niedaleko stąd. Some of them didn't. A niektórzy nie pochodzili z Europy. So I'm what's called an American. Tak, to właśnie jest, to znaczy być Amerykaninem. Two European nations mixed with two different Indian tribes in the United States. Dwa różne narody europejskie wymieszane z dwoma różnymi plemionami indiańskimi ze Stanów Zjednoczonych, z Ameryki. So that's how you get me. W taki sposób dostaje się kogoś takiego jak ja. Americano. Amerykanina. All right. I bless you. Błogosławię was. I'm coming to you from a long distance. Przyjechałem tu z daleka. I left family on July the 25th. Opuściłem moją rodzinę 25 lipca. Wyjechałem z domu. And I haven't been back yet. Jeszcze nie wróciłem od tamtej pory.
It's been a long journey. Także to jestem w długiej podróży. It's the longest I've been away. To jest najdłuższy czas, kiedy jestem poza domem. But let me tell you why. Ale powiem wam dlaczego. Probably a year and a half or two years ago, I was watching a program with my wife. Jakieś półtora roku temu albo dwa lata temu razem z żoną oglądaliśmy program w telewizji. It was about special forces military from different nations around the world. I to był program na temat różnych wojskowych sił specjalnych z różnych krajów na świecie. All of a sudden broke into tears. I kiedy na to patrzyłem, nagle wybuchłem płaczem. And my wife asked me, "What's the matter with you?" I żona się pyta, co z tobą? I said, "Where are the Christian special forces?" A ja mówię, gdzie są chrześcijańskie siły specjalne? Who's training them? Where are they? Why aren't they on this program? Dlaczego nie ma ich w tym programie? Kto ich chowa? My wife looked me right in the face. A żona popatrzyła mi prosto w twarz. She said, "You're one of them." Mówi, no ty jesteś jednym z nich. I said, "You're right, I am. I got that. I can see that." No i ja mówię, no tak, masz rację, jestem, widzę, że to mam. But these men train their whole life. Ale ci ludzie szkolili się przez całe swoje życie. And then they'll go to war 6 months at the time. I potem wyjeżdżają na takie 6-miesięczne misje wojenne. And they don't see their families. I wtedy nie widzą swojej rodziny. But a Christian, ale chrześcijanin, one day out preaching the gospel and they're winching and whining like a little girl. Jeden dzień idą gdzieś głosić Ewangelię i już się marzą jak jakieś dziewczę jakieś. Panienka. So I told my wife, więc mówię do żony. I need to be another type of example. Muszę też być tutaj przykładem. I need to be a man that loves his wife. Muszę być takim facetem, który kocha żonę. My oldest son is right here. Joseph, mój najstarszy syn jest tutaj. Poznajcie go. He works, we work together in Mexico. My w Meksyku razem pracujemy. But I told my wife, I need to do this. Ale mówię do żony, ja muszę to zrobić. I need to go to all the dangerous places on the planet. Muszę pojechać do wszystkich niebezpiecznych miejsc na tej planecie. And preach the gospel. I tam głosić Ewangelię. Her response was, "I'm with you, go." A ona odpowiedziała, jestem z tobą, jedź. So we planned it. Także zaczęliśmy planować. And since we started planning this, i od czasu, jak zaczęliśmy to planować, God opened up to me the world. Bóg otworzył przede mną świat. And now I'm in 16 war zones. I teraz już byłem w 16 strefach wojennych. Preaching the gospel. I tam głosiłem Ewangelię. Do you understand? Czy wy to rozumiecie? And what I found out about this deal, co ja odkryłem na ten temat? Is Jesus is king. Jest to, że Jezus jest królem. And I found out that God's not interested in geography. Me and her. I też odkryłem, że Bóg się nie interesuje geografią. Men are the ones that draw the lines and the barriers and the country zones. To ludzie rysują te wszystkie granice i strefy. Men are the ones that puts up barriers and offenses. To ludzie próbują budować bariery urazów i gniewu. To God. Ale dla Boga. God so loved the world. Jeśli chodzi o Boga, to Bóg tak umiłował świat. He sees the whole thing. On widzi to wszystko. So I left. I've been in all the continents twice this year. Także w tym roku byłem już dwa razy na wszystkich kontynentach. I've preached in a lots of places. I też głosiłem w wielu miejscach. And I have found out that God is the same with everybody. I ja odkryłem, że Bóg jest taki dla każdego. Człowieka. There's not a devil that can stop the power of God. I nie ma żadnego diabła, który byłby w stanie powstrzymać moc Bożą. We got this. Mamy to. We can do this. Możemy to robić. God is with us. Bóg jest z nami. I've been in so many different types of streams and religions. Byłem w tylu różnych odłamach i ruchach i religiach. And I've watched the power of God and the glory of God and the presence of God. Widziałem, get them all. Jak Bóg, jak jego obecność, jak jego chwała wszystkich porywa. Wszystkich powala. All of them. Wszystkich. I go to nations, people think they're so special, God can't move there. Ja jeżdżę do narodów, które myślą, że są tak szczególne, że ich to Bóg nie tknie.
They're so trodden down and defeated and whipped and hurt. I są takie narody, które się czują takie przybite, takie upodlone, takie już całkowicie pozbawione nadziei. And I listen. Ja słucham, co oni mówią. And I ignore them. Ja całkowicie ignoruję to, co mówią. Because it's just not true. Bo to nieprawda. Jesus is king. Jezus jest królem. I was down in Nicaragua, Central America. Byłem w Nikaragui, w Ameryce Centralnej, Łacińskiej. I wasn't there to start a work. Nie pojechałem tam, żeby zacząć jakieś dzieło. I was there to help a work that's already started. Ale pojechałem, żeby wspierać dzieło, które już tam było rozpoczęte. That's why I'm here. Dlatego tu jestem. And they tricked me. I oni mnie trochę tak oszukali. We were going out on a bus to a location. Jechaliśmy autokarem do jakieś miejsce. And they didn't tell me where we were going. I oni mi nie powiedzieli, dokąd jedziemy. Had they told me, I wouldn't have got on the bus. Gdyby mi powiedzieli, to bym nie wsiadł do tego autobusu. They were taking us to a cartel-controlled city. Jechaliśmy do takiego miasta, które było pod kontrolą karteli narkotykowych. And when I found out, I told them I want off the bus because I speak Spanish. I can get back to the hotel. Ja kiedy odkryłem, mówię, wypuśćcie mnie z tego autobusu. Ja umiem się porozmawiać po hiszpańsku, trafię do hotelu. But they wouldn't stop. Ale oni nie chcieli zatrzymać tego pojazdu. We get there. Dojechaliśmy tam. And they didn't choose just any place for this campaign. I oni tam nie wybrali sobie byle jakiego miejsca, żeby mieć to nasze spotkanie. We went to the I don't know how to be nice to y'all. I pojechaliśmy do takiego miejsca, które nie wiem nawet jak to powiedzieć, żeby to powiedzieć uprzejmie. A poszliśmy do takiego miejsca, gdzie jest większość prostytutek i narkomanów. I didn't want to be there. Ja nie chciałem tam być. I'm going to start another war. Bo ja mogę zacząć tam wywołać następną wojnę. Because I'm not going to submit to these demons that's there. Bo ja wcale nie miałem zamiaru poddawać się tym demonom, które tam były. Jesus is king. Bo Jezus jest królem. Not a mad man with a gun. Nie jakiś szaleniec z karabinem. Jesus is king. Jezus jest królem. Jesus is king. Jezus jest królem. Jesus is king. Jezus jest królem. People always ask me, how do you unify so many people? Ja, ludzie zawsze mnie pytają, jak ty jesteś w stanie zjednoczyć tyle ludzi ze sobą? I find a thing that we all agree on. Ja znajduję taki temat, w którym się wszyscy zgadzamy. Everybody in this room agrees that Jesus is king. Każdy tutaj się zgadza, że Jezus jest królem. So, a więc, that's where we start. Od tego zaczniemy. Jesus is king. Jezus jest królem. That is the banner we stand under. To jest ten sztandar, pod którym stajemy. What you call yourself, I don't give a flying flip. W ogóle mam absolutnie w nosie, jak ty sobie tam się tytułujesz. If you're standing under the banner with me that Jesus is king, we'll be fine. Ale jeśli stajecie ze mną razem pod tym sztandarem, że Jezus jest królem, wszystko będzie w porządku. But if you're not under that banner with me, ale jeśli nie jesteś ze mną pod tym sztandarem, you're one of the bad guys. To jesteś złym gościem. Gun, drugs, prostitutes or not. Czy wszystko jedno, czy zajmujesz się handlem bronią, prostytutkami czy narkotykami? Tak, unbelief is niewiara, a unbelief is the demon. Niewiara jest demonem. To demon. I'm a believer. A ja jestem wierzący. I am a son of God. Ja jestem synem Bożym. And I'm not just any son. Nie jestem byle jakim synem. I'm a favorite son. Jestem ulubionym synem. I found me a corner where there were two concrete walls and I got up in it. Więc jak tam byłem, znalazłem sobie taki kącik i tam były dwie ściany betonowe i tam sobie się przycupnąłem.
So if they started shooting, they could only shoot at me from one direction. Tak, żeby jakby zaczęli strzelać, to żeby mogli strzelać tylko z jednego kierunku. And I'm standing there observing the problem. I tam stoję w tym kąciku i patrzę, co się dzieje, patrzę, jakie problemy są. You have these narcos all over the place. Wszędzie dookoła narkomani. Prostitutes everywhere. Wszędzie prostytutki. And I'm watching all this. Ja patrzę na to wszystko. I don't want to be there. I nie, wcale nie chciałam tam być. Finally one of the prostitutes walks up to me. Wreszcie jedna z prostytutek podeszła do mnie. And she grabs my shirt. I łapie mnie za koszulę. I said, let go of my shirt. Ja mówię, puść moją koszulę. I don't want you. Nie chcę cię. I have a wife. I don't need you. Mam żonę, nie potrzebuję ciebie. She wouldn't let go of my shirt. A ona nie chciała puścić mojej koszuli. I said, lady, I'm gonna give you one more chance. I mówię, paniusia, dam ci jeszcze jedną szansę. Let go of me. Puść mnie. She said, I'm not letting go of you. She fell on the ground. A ona mówi, nie puszczę cię, upadła na ziemię. Now you have to understand something. Musi coś zrozumieć. She was dressed for work. Ona była ubrana do pracy. Which means she was undressed. To znaczy, że była rozebrana. And now she's down on her knees in front of me. I ona klęczy na kolanach przede mną. This is not looking awesome. I to wcale nie wyglądało pięknie. Somebody with a smartphone and I'm in trouble. Jeśli ktoś byłby tam ze smartfonem, zrobił zdjęcie, to miałbym kłopoty. I said, listen, you have to stop this. I ja mówię, słuchaj, kobieto, musisz przestać to robić. And she got up and left. I ona wstała i poszła. Thank you, Jesus. O, dzięki Jezu. Probably 15 minutes later. Jakieś 15 minut później. Still dressed for work. Cały czas ubrana do pracy. Which means she was undressed. To znaczy rozebrana. Here she comes carrying a little kid. Wraca ta kobieta z małym dzieckiem. It's a little boy. Z małym chłopcem w ramionach. I don't know, 8 years old, 9 years old, probably. Może takim 8-9-letnim. He's all twisted up. I cały pokręcony. He's got club feet. I miał takie wykręcane stopy. And she's carrying him. I ona niesie tego chłopca. And she's still crying. I płacze. There's a lot of questions I need to ask you, but the main one is this. Muszę zadać wiele pytań, ale główne pytanie jest takie. How did she know who I was? W jaki sposób, skąd ona wiedziała, kim ja jestem? She's a street harlot. Ona jest ladacznicą z ulicy. She's a drug addict. Jest narkomanką. I've never been there in my life. Ja w życiu w tamtym miejscu nie byłem wcześniej. And I'm in a corner watching. I stoję tylko w kącie ukryty i obserwuję. And she finds me. A ona mnie znalazła. All I told her was get your hands off of me. Ta kobieta, której mówiłam, żeby mnie puściła. I didn't preach the gospel to her. Ja wcale jej nie głosiłem Ewangelii. What about this Jesus we serve? No i co z tym Jezusem, któremu służymy? He's always setting us up for some kind of miracle. On ciągle nas wrabia w jakieś cuda. She brings that boy to me and she shoves that boy at me. Także przyszła z tym chłopcem i wrzuciła mi go w ramiona. I wouldn't take him. A ja nie chciałem go wziąć. I'm just looking at her. Ja tylko patrzę na nią. It's obvious what she wants. No i było oczywiste, czego ona oczekuje. I'm not new at this. Ja nie jestem nowicjuszem w tych sprawach. Not only am I eighth generation, nie tylko jestem 8. pokoleniem kaznodziejów, but I've been doing this for 40 years. Ale ja sam robię to od 40 lat. I preach every day of my life. Każdego dnia mojego życia głoszę. I know what she wants. Więc ja wiem, czego ona chce. But I'm having to decide if I want the responsibility of her life. Ale ja muszę zdecydować, czy chcę wziąć tę część odpowiedzialności za jej życie. While you're sitting debating whether we should wear ties and have certain hairdos and certain types of clothes. Podczas kiedy wy nieraz siedzicie i sobie debatujecie, czy powinniśmy nosić krawaty, czy nie nosić, czy mieć takie fryzury, czy inne. These people are dying and going to hell. Tam ludzie umierają i idą do piekła. We need to unify in the power of the gospel. Musimy się zjednoczyć w mocy Ewangelii. And we need to take these nations for the power of God. I wziąć te narody dla chwały Bożej, dla Jego mocy. Because we can. Ponieważ jesteśmy w stanie to zrobić. Because we're sons of God. Ponieważ jesteśmy synami Boga. So I took the kid. Także wziąłem tego dzieciaka.
And I'm holding him. Trzymam go. Now it's not just her, but it's six of these prostitutes. No i teraz już nie tylko ta kobieta jest koło mnie, ale sześć tych prostytutek. And they're all dressed for work. I wszystkie są ubrane do pracy. Which means that they're undressed. To znaczy są wszystkie rozebrane. But I'm not a person who feels shame. Ale ja nie jestem takim gościem, który by się wstydził. I don't get embarrassed. I mnie trudno zbić z pantałyku. I'm what you call fearless. Można mnie nazwać nawet nieustraszonym. I'm what you call. Można by mnie nawet nazwać a son of God. Synem Boga. But I'm not just any son. Ale nie jestem byle jakim synem. I'm a favorite son. Ulubionym synem jestem. All of a sudden. I tak nagle. The little boy starts pounding me. Ten mały chłopiec zaczyna walić we mnie pięściami. Now I'm a really good grandpa. A jestem świetnym dziadkiem. Probably the best in the world. Myślę, że najlepszym na świecie. Now you've got them. I had no idea that the little boy was also deaf. Nie miałem pojęcia, że ten mały chłopiec był też głuchy. The reason he started hitting me. I powód, dlaczego zaczął mnie walić pięściami. Is God opened his ears. Było to, że Bóg otworzył jego uszy. And the power of God hit him so hard. I moc Boża uderzyła go tak mocno. It straightened out his arms and legs. Że wyprostowała jego ręce i nogi. So when he started hitting me. Więc kiedy zaczął mnie walić. I threw him down on the ground. Ja go spuściłem na ziemię. And he ran to his mother. I on pobiegł do swojej mamy. She starts freaking out. A ona zaczęła po prostu odstawiać jakieś numery. That's the first time she's ever seen her son walk in his life. Bo to był pierwszy moment, pierwszy raz, kiedy widziała, jaki syn chodzi kiedykolwiek w życiu. Do you understand? Rozumiecie? This to, is who we are. To jest to, kim my jesteśmy. Everybody in this room. Każda osoba w tym pomieszczeniu. If you love Jesus. Jeśli ty kochasz Jezusa. If you're standing under Jesus's King banner with me. Jeśli stoisz razem ze mną pod tym sztandarem, że Jezus you're jest królem. You're exactly like me. Jesteś taki jak ja, dokładnie. It doesn't matter what the past was. I nie ma znaczenia, co było kiedyś. It doesn't matter what the future is. I też nie ma znaczenia, co w przyszłości. It matters what the now is. Ważne jest to, co jest teraz. My Bible says, moja Biblia mówi, now faith teraz, is. Teraz wiara. My Bible says, moja Biblia mówi, today is the day of salvation. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Not maybe. Nie być może. Not if. Nie jeśli. Not I hope so. Nie, że mam nadzieję. Oh, praise the Lord, I hope so. Chwała Bogu, mam nadzieję, że tak save będzie. Save your tears. Stał sobie, zachowaj te łzy dla siebie. Save all that crying and whining. Możesz sobie oszczędzić te całe zawodzenie i płacz. Jesus is king. Bo Jezus jest królem. It's time we man and woman of God up. Jest czas, żebyśmy my, mężowie i niewiasty Boże, powstali. It's time we become sons of God. Żebyśmy się stali synami Bożymi. Fire. Ogień. Jesus is king. Jezus jest królem. That's amazing story. To jest niesamowita historia. Because I led all them prostitutes to Jesus. Bo ja wszystkie te prostytutki przyprowadziłem do Jezusa. They were happy that little old boy got healed. Były szczęśliwe, że ten mały chłopiec był uzdrowiony. Fire. Ogień. Fire of God. Ogień Boga. Ogień Boży. Ogień Boży? Ogień Boży. Holy fire. Święty ogień. There's one thing I know about these type of people. Jest jedna rzecz, którą wiem o tego typu ludziach. You can't stop the girls from working. Nie można powstrzymać dziewczyny od pracy.
It brings the guys with the guns. Ponieważ tam rządzą faceci z karabinami. Sure enough, here comes one of them. No i nadchodzi jeden z nich. He walks right up to me. I podchodzi prosto do mnie. It's fairly easy to be bold when you have a couple of 45 automatics in your hands. Jest dosyć łatwo być mężnym i odważnym, kiedy ma się automat, karabin automatyczny w ręku. He walks straight up to me. Więc podchodzi do mnie. He said to me. I mówi do mnie. You're crazy. Jesteś szalony. I said, that's what I've heard. No tak słyszałem, mówię. Sit down or stand. Więc mówisz, you can sit. Można this stać is gonna keep going. Albo siedzieć, bo tak you're będzie już cały czas. Stand. Możecie sobie stać. I'm standing. Ja stoję. This fellow walks up. I ten gość podchodzi. You're a crazy man. Mówi, gościu, to po prostu pomieszało cię w głowie. Those my girls. To są moje dziewczyny. I said, you're mistaken. A ja mówię, mylisz się. They're not your girls anymore. To już nie są twoje dziewczyny. Them's my girl. To są moje dziewczyny. I'm really expecting him to pull that gun on me. Ja naprawdę już się czekałem, kiedy on wyciągnie na mnie ten karabin. But he didn't. Ale on tego nie zrobił. He put the thing up. Podniósł to. He put it up, holstered it. Mm-hmm. I said, what do you want, son? Mówi, synu, czego chcesz? He said, I ain't never met anybody like you before. Mówi, nigdy wcześniej kogoś takiego jak ty nie spotkałem. You believe this, don't you? Mówi, ty naprawdę w to wierzysz, nie? I said, I do. A mówi, tak jest. He said, I was the one gave her those drugs that caused that boy to be crippled. A on mówi, to ja dałem tej dziewczynie narkotyki, które sprawiły, że ten chłopiec się taki urodził. I've watched him his whole life. Ja widziałem tego chłopaka, obserwowałem go przez całe jego życie. How'd you do that? Jak ty to zrobiłeś? I said, I didn't do it. Mówi, ja nic nie zrobiłem. He said, who did it? A on mówi, no to kto zrobił? I said, now that's the right question. Mówi, no nareszcie zadajesz właściwe pytania. His name is Jesus. On ma na imię Jezus. He is King of Kings and Lord of Lords. I on jest królem królów i panem panów. He said, I haven't heard of that man. A on mówi, no nie słyszałem o tym gościu. I said, he walks, he goes around with me and does this kind of stuff all over the planet. Ja mówię, on chodzi razem ze mną i tego typu rzeczy robi na całej kuli ziemskiej. He said, how can I get him like you have him? A on mówi, jak ja mogę tego gościa poznać tak jak ty go znasz? I said, oh, that's easy. Ja mówię, to jest łatwe. And I knelt down on the dirt, in the dirt with him. Ja razem z nim uklękłem tam na tej bitej ziemi. And I led this narco boss to Jesus. I zaprowadziłem tego szefa narkotykowego do Jezusa. Jesus is king. Jezus jest królem. I don't know why he didn't kill me. Nie wiem, dlaczego on mnie nie zabił. I know their rules. I know their laws. Ja wiem, jakie tam rządzą prawa, jakie są zasady. Should have killed me. Powinien był mnie zabić. But the Holy Ghost. Ale Duch Święty. He likes me. On mnie lubi. He's a good friend. On jest dobrym przyjacielem. So this is what I've come here to help you with. Więc ja przyjechałem tutaj, żeby wam właśnie w tym pomóc. Is that okay? W porządku? Because I believe, bo ja wierzę, everybody in this room, że każdy w tej sali can do a better job than I can do. Może lepiej sobie radzić niż ja. I do believe that. Naprawdę w to wierzę. Because I know me really well. Bo ja siebie znam naprawdę dobrze. And I'm not a good guy. Ja nie jestem takim równym gościem. But Jesus is awesome. Ale Jezus to jest niesamowity. Jesus. Jezus. Jesus. Jezus. Don't be embarrassed. Nie wstydź się, nie wstydź się. I'm the best grandpa in the world. Ja jestem najlepszym dziadkiem na świecie. Nie wstydź się mnie. I'm so sorry to you. Bardzo mi przykro.
I'm not afraid of you. Ale się was nie boję. I'm sorry. Przykro mi, ale was się nie boję. I met mercy. I found mercy. Znalazłem miłosierdzie. And then accompanying mercy was love. I wtedy z miłosierdziem przyszła miłość. And accompanying love was joy. A z miłością przyszła radość. I don't know. Nie It wiem. Made me courageous. No i to sprawiło, że jestem odważny. Shakaba. Let's read a Bible verse so you can act like you went to a conference. No, czytajmy jakiś fragment z Biblii, żebyście mogli się zachowywać, jakbyście na jakąś konferencję pojechali. Niby. Are you okay? You doing Everybody's all right? Yeah. Fine. You need some water? No, thank you. Not oh, come yet. On. You not sure? Yet. Not yet. Oh, not yet. Come on. You know? Okay. Hard duty. I'm the hard duty. We got plenty of time. Mamy czas. That's pretty good water. Dobra woda. Isn't it? Cisowanka. Cisowianka, yes. How do you say it? Cisowianka. Cisowanka. Yeah. No. Yeah. More or less. Sorry for the phonetics. Przepraszam za, za wymowę fonetyczną. Psalm 106. Psalm 106. Please. Poproszę. Dobrze. Thank you. Yes, of course. I don't know what I'm saying. Jesus. See, every day. Rozumiecie, każdego dnia. I get to see miracles every day. Widzę cuda, oglądam cuda każdego dnia. It makes you like you see me. Tak jak ty mnie widzisz. Blessed of the Lord. Taki moc Boża. I am blessed Jestem of the Lord. Błogosławiony przez Boga. Do you understand that? Rozumiesz to? Thank you, Jesus. Dzięki ci, Jezu. I am the blessed of the Lord. Ja jestem błogosławiona Thank przez Boga. You, Jesus. Dzięki. I am one of the blessed of the Lord. Jestem jedną z osób błogosławionych przez Boga. You should not be saying amen, you should be saying what I'm saying. Nie powinniście mówić mi amen na to, tylko powtarzać za mną to, co ja mówię. O sobie. Thank you, Jesus. Dzięki ci, Jezu. I am blessed of the Lord. Ja jestem błogosławiona przez Boga. Shaka ba 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 ba. Holy. Święty. Would you like a Ricola? From you? Sure. They're menthol, honey, and lemon. Wow. They're very special. Okay. For favorites, sometimes. That's right. They help your throat. Cukierek. Dla ulubionych synów Bożych. Just think. Pomyślcie tylko. You get to spend the whole eternity with me. Możecie spędzić ze mną całą wieczność. Będziecie musieli ze mną spędzić całą wieczność raczej. Woohoo! Sons of God. Synowie Boży. Favorite sons. Ulubieni synowie. My question is this. Takie mam pytanie. The little drug baby. Ten mały chłopiec. Twisted. Ten pokręcony. Deaf. Głuchy. Jesus opened his ears and straightened him out. Jezus go wyprostował i otworzył mu uszy. What does he think of the gospel today? I co on myśli dzisiaj o Ewangelii? What does he think? Co on myśli? The mama, the prostitute, the mama. Jego mama. Prostytutka, narkomanka. She watched her mistake. Ona patrzyła, jak skutki jej błędów życiowych get fixed. Są naprawiane. She watched it. Ona widziała na własne oczy. Then she got born again. I potem narodziła się na nowo. What does she think of the gospel? To co ona myśli o Ewangelii? Yeah. The narco boss. A ten szef narkotykowy. He watched his mistake. On patrzył na tą chodzącą pomyłkę, jak jest uzdrowiona.
He came and got born again. I on przyszedł i narodził się na nowo. What does he think? I co on myśli? Of the gospel. Co on myśli o Ewangelii? Today. Dzisiaj. See, when we walk out of these doors. Rozumiecie, kiedy wyjdziemy przez te drzwi tej hali. The world needs to see us. Świat musi nas widzieć. Like that prostitute saw me. W ten sam sposób, jak ta prostytutka widziała mnie. The world needs to see us, all of us, together, the same. Świat musi nas widzieć, nas wszystkich, każdego z nas, świętych. Like that narco boss saw me. Jak ten szef narkotykowy widział mnie. Valiant. Odważnych. Filled with courage and faith. Pełnych męstwa i wiary. That's what they need to see from us. Oni właśnie potrzebują to w nas widzieć. That's why I have a job. I dlatego mam co robić. Because I'm good at my job. Ponieważ ja jestem dobry w tym, co robię. I'm one of the best alive right now. W tej chwili jestem jednym z najlepszych żyjących. It's because I found me a friend running around out here. I to dlatego, że ja znalazłem sobie przyjaciela, który jest ze mną. He's the king of kings. I wychodzi na to, że on jest królem królów. Everybody says to me. Wszyscy mi mówią. You're too simple. Jesteś za prosty. Well, I want to ask you a question. Chcę wam zadać pytanie. How's complicated working for you? Jak skomplikowane prawdy dla was działają w waszym życiu? Bycie skomplikowanym. Jak to działa? Jak funkcjonuje u was? I can hold you for, here for a year telling you miracles. Mogłbym tu przez rok wam opowiadać cuda. In Mexico there's over 500 dead rates, getting close to 600. Już w Meksyku już blisko 600, jest ponad 500 i zbliża się do 600 osób, które były wskrzeszone z martwych. Dead races. Zmarli powstają. Just one subject. Jeden temat mogę wam zapodać. This is awesome. To jest coś niebywałego. Everybody says to me. Wszyscy mi mówią. I can't do that, brother. Praise the Lord. Dobrze, bracie, zajmij się tym, chwała Bogu. God must not have called me to pray, to raise the dead. I don't know. Mnie tam Bóg nie powołuje do wskrzeszania zmarłych. Well, first of all. Po pierwsze. You're not my brother. Nie jesteś moim bratem. My brothers don't talk like that. Moi bracia ten sposób nie mówią. My brothers are sons of God. Moi bracia są synami Boga. We hold ourselves square. We hold our chin up. Stoimy prosto i mamy głowę podniesioną do góry. And we look people right in the eye. Patrzymy ludziom prosto w oczy. And we're not afraid. I się nie boimy. Because of the mercy of God. Ze względu na miłosierdzie Boże. It's not pride. To nie jest pycha. Pride don't raise the dead. Pycha nie wskrzesza zmarłych. If it did, you'd have everybody raised from the dead. Gdyby in this tak nation. Było, to w tym narodzie wszyscy by już żyli, zmarli. Come on, we can do this. No to dawajcie, możemy to zrobić. Jesus. Jezus. Jesus. Jezus. My mother is 90, fixing to be 91 years old. Jest my mama. 91. Yeah. Moja mama ma 91 lat. Every day. Każdego dnia. Every day of her life. Każdego dnia swojego życia. Put your feet on the floor. Tak stawała na ziemi. Lifts her hands up. Podnosiła ręce. Jesus. I śpiewała Jezus. Jesus. Jezus. And she's 91 years old and strong. I teraz ma 91 lat i jest silna. She still drives. Ciągle prowadzi samochód. She still works her garden. I ciągle pracuje w ogródku. So my advice to all of you. Także ja chcę wam wszystkim poradzić. When you put your feet on the floor. Jak tylko postawicie stopy na ziemi, codziennie stick rano. Your hand up in there. Podnieście ręce do góry. Jezus. Jezus. That's good advice. Dobra rada taka. To jest dobra rada. It works. Działa. Holy Ghost. Duchu Święty. Oh.
We have to read a Bible verse. A, mieliśmy czytać fragment z Biblii. I'll tell you another miracle. A potem wam powiem jeszcze jednym cudzie. Psalms 106. Psalm 106. Well. No cóż. Fire. Ogień. People say I'm simple. Ludzie mówią, że jestem prosty. Well, no cóż. I'm going to read the word of God to you. Przeczytam wam słowo Boże. What are the first three words in Psalms 106? Jakie są pierwsze trzy słowa w Psalmie 106? What do they say? Co tam jest napisane? Alleluja, wysławiajcie Pana. Praise the Lord. Wysławiajcie Pana. Say it again. Wysławiajcie Pana. Say it again. Wysławiajcie Pana. Wysławiajcie Pana. Yes. Is that close? Close. 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 Very close. Pana. 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 Pana, yes. Now it's excellent, yes. Is that better? Yeah, excellent. Okay, thank you. Wysławiajcie Pana. Yes! Woo! That is a miracle! Cud! Na naszych oczach się dzieje. It's simple. To proste. Hallelujah. Alleluja. Alleluja. Praise the Lord. Wysławiajcie Pana. Hallelujah. Alleluja. Praise the Lord. Wysławiajcie Pana. Hallelujah. Alleluja. Praise Wysławiajmy Pana. Hallelujah. Alleluja. Wysławiajmy Pana. O, oh, jest. Tak, chwała Bogu. Can you tell I figured some things out? No to już wiecie, że pewne rzeczy udało mi się rozpracować, rozgryźć. I found me some peace. Znalazłem w życiu pokój. I found me some joy. Znalazłem radość. I found me some mercy. Znalazłem miłosierdzie. I found me some grace. Znalazłem łaskę. And I really like it. I naprawdę mi się to podoba. Naprawdę. I am blessed. Jestem błogosławiony. Of the Lord. Przez Pana. So when I read it. Więc kiedy ja to czytam. I'm not trying to get a bunch of Bible verses. Ja nie próbuję jakoś nagromadzić mnóstwa wersetów. I'm trying to figure out how to get the presence to me. Ja próbuję jakoś sprowadzić obecność teraz. Get the presence. Żeby tą obecność teraz dostać. By worship. Przez uwielbienie. By praise. Przez chwałę. By unify. Przez stanie w jedności. Calling on his goodness. By patrzeć na jego dobroć. We still have time. Mamy czas. So let's keep going. No to kontynuujmy. Is it okay to pray for some people tonight, or this next session, or whatever you call it? Można, yeah. Is it okay? Not this time, the next time. Będziemy się modlić za ludzi, ale nie tym razem, tylko następnym razem, jak tu będziemy. Znaczy, tym razem w Polsce, ale nie na tej sesji. Ale będziemy się modlić. I really do have an awesome message. Naprawdę mam świetne przesłanie. Naprawdę. I'm just not making it. Tylko w tej chwili go nie przekazuję. Jesus. Jesus. Jezus. 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 Praise the Lord. Wysławiajmy Pana. Hallelujah. Hallelujah. So what's the next phrase say? To jak co następne? Następny co tu jest? Says give thanks. You have give thanks? Yeah, what did you say? That he's good.
Praise the Lord, because he's good. We're gonna do mine. Okay. U niego jest napisane, że dziękujcie mu. Praise the Lord. Wysławiajcie Pana. Hallelujah. Hallelujah. Give thanks to the Lord. I dziękujcie Panu. Dzięki. We love you, Jesus. Kochamy Cię, Jezu. We thank you, Jesus. Dziękujemy Ci, Jezu. We thank you, Jesus. Dziękujemy Ci, Jezu. We thank you and we give praise to you, God. Dziękujemy Ci i oddajemy Ci chwałę, Boże. For your loving kindness. Bo Twoja dobroć. For your mercy. Twoja łaska. Because it endures forever. Trwa na wieki. Na wieki. I was just in South Africa for 40 days. Byłem przez 40 dni w Afryce Południowej, w RPA. I preached in 6 of the 9 provinces of South Africa. I głosiłem w 6 z 9 województw czy prowincji RPA. Miracles were flowing like raindrops. I cuda płynęły jak krople deszczu. You want some water? Okay. Jesus. Jezus. Jesus. Jezus. There was a young couple pastors, brand new, like 2 years being pastors, husband and wife. Była taka tam para pastorów, którzy byli dopiero od 2 lat pastorami, żona i mąż. Do you know Brother Surprise? Znacie Surprise'a? Yes. Yes. I was at his place. Tam u niego byłem. And okay. And I met these people, this couple. I tam spotkałem takie małżeństwo. I didn't think much about them. I mean, they were pretty people, but I didn't think much about them. Tam wiele sobie o nich nie pomyślałem. No byli fajni ludzie, ale tam wiele jakoś nie myślałem o nich. I meet people every day of my life. Każdego dnia mojego życia spotykam ludzi. And lots of them are pretty. I wielu z nich jest ładnych takich. Some of them are not. Niektórzy nie są. It's true statement. To jest prawda, co mówię. But these people were pretty. Ale ci ludzie byli tacy ładni. They looked wyglądali like modern jak tacy współcześni fire people. Jak współcześni ludzie ognia? Fire people? Yeah. No ludzie ognia, tak. Because there's a group now big of fire, people that like the fire of God. Bo jest teraz taka duża grupa ludzi, którzy lubią szczególnie ogień Boży. So they look like normal fire people to me. Więc dla mnie wyglądali na normalnych ludzi ognia. Normalnych ludzi ognia, tak. They knew when to shout. Wiedzieli kiedy krzyknąć. They knew when to cry. Wiedzieli kiedy płakać. They knew when to laugh. Wiedzieli kiedy się śmiać. They were normal. No normalni tacy. But they were pretty. Ale byli ładni też. And then I saw them in 2 or 3 more places. A potem spotkałem jeszcze w 2 albo 3 miejscach tych samych ludzi. And then I started looking for them. I potem zacząłem ich wypatrywać. And finally I asked them. I w końcu I was all over Africa. I w końcu ich zapytałem, bo ja byłem w różnych miejscach w Afryce. And they were in all the services. I oni byli na wszystkich nabożeństwach. So I asked them. Więc w końcu zapytałem ich. Where you get your money to do all this stuff? Zapytałem, a skąd wy macie pieniądze na to, żeby to wszystko robić? It costs a lot of money to do that much traveling. Bo kosztuje dużo pieniędzy tyle podróżować. Food, hotel. Jedzenie, hotele. Gasoline. Benzyna. I said, are y'all ever gonna go to work? Mówię, wy pracujecie kiedyś? They said, nope. A oni mówią, nie. We're having the power of God you've got. My mamy tę samą moc Bożą, co ty. I said, I'm only here for 40 days. Ja mówię, ja tylko 40 dni tu jestem. It took me 40 years to find it. I 40 lat mi to zajęło, żeby to znaleźć. I said, it doesn't matter how much of it we get.
I oni mówią, wszystko jedno, ile tej mocy dostaniemy. We're getting what we can. Dostaniemy od Ciebie tej mocy tyle, ile jesteśmy w stanie. My response to that every time is always the same. Ja, kiedy ktoś mi tak mówi, zawsze mówię to samo. Help yourself. A proszę bardzo, częstuj się. There's plenty. Jest pełno. So they kept coming to church. No także przychodzili. Finally I got to where I'd go and say hello and found out what their names was. No i w końcu doszło do tego, żeśmy za każdym razem już się witali, już poznałem ich po imieniu. And the next thing I know they come in and they're beaming. It's like, I don't know. I nagle przychodzą i nagle patrzę, a oni po prostu się świecą. No dosłownie wyglądali, jakby ktoś ich do gniazdka podłączył. Zobaczyłem różnicę w tych ludziach ognia. Więc ja podchodzę do nich i mówię, co się stało z wami? Kiedyś byliście normalnymi ludźmi ognia, przeciętnymi. You're not normal anymore. What happened to you? A już nie jesteście normalni. Co wam się stało? So, brother David. Oni mówią, bracie David. This thing you're saying. Te rzeczy, które ty mówisz. It worked. To działa. I said, I know that. A ja mówię, no wiem, że działa. I've been telling you that for a month. Już od miesiąca wam to powtarzam. They had gone home. Wrócili do domu. And a baby died in their church. I w ich kościele jakieś dziecko zmarło. I zamiast zabrać je do kostnicy, tak jak to się zwykle robi, dostali pozwolenie od rodziny, od policji i od szpitala, żeby modlić się za to dziecko. I tak też zrobili. Przez 12 godzin. I wróciło. Wow. That was the first one. I to było pierwsze. And then there was the second one. A potem było drugie. So what I want you to understand is. Więc chcę, żebyście tu zrozumieli. A people that were normal fire people. Że tacy ludzie, którzy byli normalnymi ludźmi ognia. Loved Jesus. Kochali Jezusa. Loved the presence. Kochali obecność Bożą. Been in many services where the glory of God was. I byli na wielu spotkaniach, gdzie była chwała Boża. But could not do the gospel. Ale nie mogli robić Ewangelii. Wykonywać Ewangelii. We got this. We can do this. Ale my to mamy. My możemy to robić. Do you hear me? Słyszycie, co mówię? Jezus jest królem. Chcielibyście teraz te dzieciaki zobaczyć. Dla mnie to są dzieciaki. Ja mam 65 lat. Dla mnie oni są jak dzieciaki. Wskrzesili dwie osoby z martwych. W jednym miesiącu. And they had lived 15 years in the gospel. 15 lat już żyli w mocy Ewangelii. Fire. Ogień. Awesome services. Niesamowite nabożeństwa, spotkania. But you gotta understand. Ale musicie zrozumieć. You actually have to do the job. To naprawdę trzeba po prostu to robić. I need you to understand. We have to deal with the fear. Musicie zrozumieć, że musimy rozprawić się z lękiem. Rozprawić się. We're not going to believe that the fire, the presence is going to take care of it for us. Nie możemy wierzyć, że ogień, że obecność Boża rozprawi się z tym za nas. To my musimy się z tym rozprawić. Because the mercy of God. Ze względu na Boże miłosierdzie. And the loving kindness of God. Ze względu na Jego łaskę, dobroć. Endure forever. Która trwa na wieki. Listen. Słuchajcie. All right, listen. Słuchajcie mnie. Słuchajcie mnie? Mm-hmm. Exactly. I died twice. Dwa razy umarłem. Me. Ja. Hello. And I'm not dead now. A teraz nie jestem martwy. I'm alive. Ja żyję. Hell came. Piekło przyszło.
7 incurable diseases. 7 nieuleczalnych chorób. It's true. Prawda. Taka jest prawda. And they beat me. I one mnie pobiły. But there's a good thing about teaching people. Ale jest taka dobra rzecz, jeśli chodzi o nauczanie ludzi. If you die in their arms, jeśli umrzesz w czyichś ramionach, kogoś, kogo... If they've dealt with fear, jeśli oni już rozprawili się z lękiem, they might can help you. To możliwe, że ci pomogą. Że coś z tym zrobią wtedy. Two of my kids. Dwójka moich dzieciaków. Well, kids to me. Takich dzieciaków, dla mnie dzieciaków. You'd see them as adults. Dla was to są dorosłe osoby. I died right in the truck with them. Umarłem, kiedy byłem z nimi w samochodzie. And of course they were panicking. I oczywiście, że panikowali. Of course they were afraid. Oczywiście, że się bali. But they prayed and asked God for mercy anyway. Ale tak czy tak modlili się i prosili Boga o łaskę. They stepped through the fear into the faith. Oni przeszli, dali kroka przez lęk do wiary. And Jesus brought me back. I Jezus przyprowadził mnie z powrotem. And look at me now. I popatrzcie na mnie teraz. I am healed. Jestem uzdrowiony. No remnants of no devils. They're gone. Nic nie zostało śladu po tych diabłach. Wszystko sobie poszło. In the last 2 years, I've run 18 marathons. W ostatnich 2 latach biegłem w 18 maratonach. So if you want to run me out of here, więc gdybyście chcieli mnie przegonić stąd, you're not gonna catch me. To mnie nie złapiecie. First week in December, I'm running another one. A w pierwszym tygodniu grudnia biegnę w kolejnym maratonie. Why? Dlaczego? Just to make you ask the question. Tylko po to, żebyście się pytali. Why, brother, praise the Lord. Dlaczego, bracie, chwała Panu? Because I'm 65. Bo mam 65 lat. And you've never met a 65-year-old that can do what I can do. I nigdy nie spotkaliście kogoś w tym wieku, kto może robić to, co ja robię. Somebody has to be an example. Ktoś tu musi być przykładem. Don't they? Prawda? May as well be me. No to tak samo dobrze mogę right? być ja. Shakaba. Couple of months ago I ran a thing, a marathon. Kilka miesięcy temu biegłem w maratonie. I crossed the finish line. I przebiegłem przez linię mety. Fourth in my age bracket. Czwarty w mojej grupie wiekowej. I could have done better. No, mogłem lepiej sobie poradzić, no. But I had 25 kids with me. Ale razem ze mną było 25 dzieciaków. 8 years old and above. Od 8 lat w górę. And we ran 50 k's. I żeśmy 50 kilometrów biegli. Do you understand? Rozumiecie? The reason you don't do it is because you don't want to do it. Powód, dla którego tego nie robicie, to jest, że nie chcecie tego robić. I'll preach every day. Ja głoszę każdego dnia. I'm busy. Mam co robić, jestem zajęty. I travel the planet. Jeżdżę po całej ziemi. I raise the dead. Wskrzeszam zmarłych. But I also take care of my mind and my body. Ale też troszczę się o swój umysł i swoje ciało. And I would suggest you to do the same. I ja bym zasugerował, żebyście robili to samo. Yes. Jesus is king. Jezus jest królem. Yesterday we left Switzerland. Wczoraj wyjechaliśmy ze Szwajcarii. We drove what, 600 kilometers. I żeśmy przebyli 6000 kilometrów. We got in the afternoon. 600 kilometrów. Żeśmy przejechali i było popołudnie. Put on my running gear. Założyłem strój do biegania. Went out and did 12 k's. I byliśmy na wysokości 2000 metrów nad poziomem morza wtedy. Pobiegłem 12 kilometrów. Got up this morning at 4 o'clock. Dzisiaj o 4 rano wstałem. And came here. I tu przyjechałem. Don't talk to me about busy. Nie mówcie mi o tym, jak jesteście zajęci. Talk to me that Jesus is king.
Mówcie mi o tym, że Jezus jest królem. And that you understand. I że rozumiecie to, the need to be a soldier of the gospel. Że musimy być żołnierzami Ewangelii. The need potrzeba, to be an awesome example in the world that God has given you. Abyśmy my byli cudownymi, zadziwiającymi przykładami dla w świecie, którym Bóg nas postawił. I feel really good. We made one verse. Naprawdę się czuję dobrze, żeśmy jeden werset omówili. Listen. Słuchajcie. God can touch Poland. Bóg może dotknąć Polski. But he wants to use you. Ale chce użyć ciebie. I have a place. Ja mam swoje miejsce. He wants to use you. Ale on chce użyć ciebie. But this thing that's on us. Ale ta rzecz, która jest w nas. This guy works for me in Mexico. This guy works for me in Mexico. Ci goście pracują dla mnie w Meksyku. And all of them have raised the dead. I oni wszyscy skrzeszają zmarłych. This guy, we're working together. He's from Austria. I ten człowiek z Austrii, który and też pracuje ze mną. To raise the dead, and we're going to in Jesus. I on chce wskrzeszać zmarłych i będzie to robił. Amen. Do you understand? Rozumiecie, co mówię? I absolutely believe it's possible. Ja naprawdę całkowicie wierzę, że to jest możliwe. And there's a certain percentage of you in here. Jest taki procent osób tutaj w tej sali. You're listening to me. I wy mnie słuchacie. And we're going to do this. I my to zrobimy. Oh, let's read another Bible verse. Chodźcie, przeczytamy może jeszcze jeden werset. Oh, it's time to go, so we need to pray some, you know, act like we know what we're doing. Musimy się modlić, jakbyśmy wiedzieli, co robimy. Y'all have it already figured out. Już żeście to rozgryźli, nie? I'm just learning. Ja się po prostu uczę. Verse 2. Drugi werset. Would you please read it? Kto wysłowi potężne dzieła Pana, kto ogłosi całą chwałę Jego? Who can put into words? Kto wysłowi, kto przełoży na słowa? Who do you know that's eloquent enough to tell how awesome God really is? Znacie kogoś, kto byłby tak, miał taki dar wymowy, żeby był w stanie powiedzieć, jak naprawdę niesamowity jest Bóg? Y'all, I've met the best people in the world. Ja naprawdę spotkałem najlepszych ludzi na świecie. I eat with presidents and kings. Ja jadałem z prezydentami i królami. And they're eloquent, educated people. I to są ludzie bardzo wygadani, krasomówcy, wykształceni. I haven't met the person. Ale jeszcze nie spotkałem osoby, kto jest mi w stanie w sposób odpowiedni, wiarygodny powiedzieć, jak naprawdę niesamowity jest Bóg. My musimy ciągle sięgać po Jego niesamowitość. Wszyscy razem musimy wołać do Niego Jego dobroć. Everybody says to me. Wszyscy mi mówią. You're possessed. Ty chyba jesteś opętany, nawiedzony jakiś. And I say to him. Ja mówię. Thank you. Dzięki. You noticed. Zauważyłeś. Świetnie. They say. Oni mówią. You're a barbarian. Jesteś barbarzyńcą. Thank you. Dzięki. This pleases me. To mnie cieszy. That God has touched me. Że Bóg mnie dotknął. And I truly walk in freedom. Ja naprawdę chodzę w wolności. And God really likes that. I Bogu naprawdę się to podoba. He really does. Naprawdę. Do you know what my biggest problem? Wiecie, jaki jest mój największy problem? My biggest problem is this. Największy mój problem jest taki. Not using my freedom to hurt you. Że nie używam mojej wolności, żeby was krzywdzić. I don't want to. Bo nie chcę. I want you to get some of this stuff. Chcę, żebyście coś z tego wzięli. And bless this land. I żebyście pobłogosławili tę ziemię.
We drove from Warsaw. Żeśmy przyjechali tu z Warszawy. You have a beautiful land. Macie wspaniałą ziemię. I just don't know why there's so many deer alive out there. Tylko nie wiem, dlaczego tam tyle lata wolno jeleni na wolności. They should be on my plate. One już powinny leżeć na moim talerzu. Yum, yum. Mniam, mniam. Pycha. Your land is awesome. Świetną macie ziemię. You are a blessed people. Jesteście błogosławionym ludem. Embrace the goodness of God. Także przyjmijcie, weźcie, pochwyćcie tę dobroć Bożą w ziemi żyjących. Jesus is king. Jezus jest królem. I've never been to your land before. Wcześniej nigdy nie byłem w waszej ziemi. I like it. Ale podoba mi się. I might take it. Ja myślę, że ją wezmę. Come on, we got this. Mamy to. Come on. Ludzie. Yeah. No. Will you stand up, please? Możecie wstać, proszę. Holy Ghost. Duchu Święty. Sorry. I'm not going to pray for everybody right now, okay? W tej chwili nie będę się za wszystkich modlić, okej? Okay? Bo to by 4-5 godzin nam zajęło, bo czuję, jak Duch Święty uderza. Naprawdę dobrze się czuję tutaj w obecności. Fire of the Lord. Fire. Ogień. So, Mr. Tunemaker, you ready to do some tunes? Także panie twórco melodyjek, jesteś gotów pomelodyjkować? Yes, yes I am. Jesus bless you, son. Y'all did good. Jesus name, go make some tunes. No tak, pomelodyjkuj. See what happens is this. Widzicie, dzieje się coś takiego. People say I'm too relaxed. Ludzie mówią, że jestem za bardzo wyluzowany. But out of everybody in this room, ale ze wszystkich ludzi w tym pokoju I am the most dangerous. Jestem najbardziej niebezpieczny. I have to be calm. Muszę być, zachować spokój. Shut up. I'm a soldier of the gospel. Jestem żołnierzem Ewangelii. I need you to lift your hands to Jesus. Podnieście ręce do Jezusa. I need you to worship Jesus. Uwielbiajcie Jezusa. Jesus. Jezus. Jesus. Jezus. I tell you what you do. Powiem wam coś. Co macie robić? Take one person's hand beside you. Don't get a whole bunch of people. Just one person. Weźcie jedną osobę za rękę. Kogoś, kto stoi obok was. Nie całe mnóstwo ludzi. Jedną osobę. Now pray for each other. I módlcie się za siebie nawzajem. Pray for each other. Módlcie się za siebie nawzajem. Pray for each other. Módlcie się za siebie nawzajem. For goodness. O dobroć. For mercy. O miłosierdzie. For life. O życie. For fire. Ogień. Fire. Ogień. Fire. Ogień. Fire. Ogień. Fire. Ogień. Fire of the Lord. Ogień Pana. Touch us, mercy. Miłosierdzie. Help us. Pomóż nam w swoim miłosierdziu. Fire. Ogień. Fire. Ogień. Fire. Ogień. Fire. Ogień.